Można je robić mechanicznie w wielkich dzieżach lub metodą tradycyjną na kuchennym stole. Pączki na tłusty czwartek to już tradycja, która pozwala w ten dzień objadać się dowoli słodkimi kaloriami. Są pączki z różą, makiem i adwokatem, jednak żeby starczyło dla wszystkich, pracę nad pączkami trzeba zacząć nawet kilka dni wcześniej. 4, może nawet dni przed tłustym czwartkiem jakieś tam prace już zaczynają ruszać. No już nie mówiąc o wcześniejszym zgromadzeniu surowca, prawda, na ten tłusty czwartek, żeby na ostatnią chwilę niczego tam nie zabrakło nam do produkcji. Wytwarzanie pączków zaczynamy od sporządzenia rozczynu. Drożdży, części wody i cukru. W tych dzieżach ten rozczyn dojrzewa nam, gdzie drożdże się namnażają. Po tym okresie przystępujemy do wytwarzania samego ciasta, czyli dodajemy pozostałe ilość mąki, jajka, ewentualnie mleko, jeżeli jest w przepisie. Tradycja jednak rzecz święta i pączki przygotowane według starego przepisu muszą się pojawić tego dnia na stole. No miałam ten przepis gdzieś tam w zeszycie, znalazłam może z 40 lat. Dużo rzeczy ulepszyłam, bo tam była margaryna, a ja odstąpiłam od tego, zaczęłam dodawać olej. Olej to ja wiem, że to olej, a tam margaryna w połowę jest mlekiem. Formowane taśmowo lub ręcznie smakują równie dobrze, jak wyglądają. Każdy musi być idealny i puszysty, a jasna obwódka dookoła ma świadczyć o tym, że ciasto smażone było na świeżym tłuszczu. Jednak najważniejsze w pączku jest to, co kryje on w środku. Najbardziej popularnym jednak jest nadzienie różane, które najbardziej ludzie preferują. Aczkolwiek są różne gusta, prawda? Nadzienie alkoholowe, ajer koniak, toffee, no naprawdę mak, ser, bita śmietana. Tutaj naprawdę nadzienia jest mnóstwo. I na koniec posypane cukrem pudrem, ozdobione białym lukrem lub czekoladą trafiają w nasze ręce. I jak głosi przesąd, kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, ten nie będzie miał szczęścia. Więc pamiętajmy, że w ten jeden dzień możemy pozwolić sobie na chwilę przyjemności.